Wraz z nami Paweł Sasiela, rzecznik prasowy Miedzi Legnica. Pawle, witamy Cię w Resovia TV. Witam serdecznie w Legnicy na stadionie imienia Orła Białego. Jeśli chodzi o zespół Resovii, w zasadzie nie wiemy, czego się spodziewać, bo przede wszystkim Resovia znana jest z tej nieprzewidywalności. Spodziewałem się na pewno tego, że Resovia postawi trudne warunki. Tak było chociażby w meczu Resovii z ŁKS-em czy z innymi rywalami. Wiemy, że gdzieś tam pewnie z dozą jeszcze jakiejś nadziei patrzycie na pierwszą szóstkę i też chcielibyście się włączyć do tej walki o najwyższe cele, więc spodziewamy się tego, że postawi Resovia trudne warunki gry. Dzisiaj temperatura dosyć niska, jest rześko, jest chłodno, ale myślę, że na trybunach będzie gorąca atmosfera, doping waszych kibiców plus tej części, która pojawi się z Rzeszowa. Na pewno. Tutaj w Legnicy ten sentyment do Resovii gdzieś tam na pewno w sercach wielu kibiców jeszcze jest. Spodziewamy się właśnie takiej fajnej atmosfery, takiej meczowej, przyjaznej, ale też z podkreśleniem tego zęba piłkarskiego, że na boisku odpuszczania na pewno nie będzie.